15 września wspominamy błogosławionego Pawła Manna, prezbitera. Paweł przyszedł na świat 16 stycznia 1872 roku jako piąte z sześciorga dzieci Wincentego i Lorenzy w Avellino we włoskiej Kampanii. Ochrzczony był następnego dnia po urodzeniu w miejscowej katedrze. Jego matka zmarła, gdy miał 2 lata. Komunię świętą i sakrament bierzmowania przyjął w wieku 14 lat. 2 jego wujków i starszy brat byli kapłanami. Początkowo kształcił się w miejscowych szkołach, później studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przerwał studia, gdyż wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1894 roku w Mediolanie. 27 września 1895 roku wyjechał na misję do Birmy. Trzykrotnie wracał do Włoch ze względu na stan zdrowia. Ostatecznie wrócił w roku 1907, po 12 latach pracy na misjach, z powodu gruźlicy. W swojej ojczyźnie, mimo nadwyrężonego zdrowia, nadal współpracował z misjonarzami. Wspierał misję między innymi materialnie. Bardzo dużo pisał na temat misji. Redagował pisma misyjne, wydawał książki. Założył seminarium, w którym kształcili się i formowali przyszli misjonarze. Uczono tam nowych, jak na owe czasy, metod ewangelizacyjnych. Założył też papieską unię misyjną. W 1924 roku został przełożonym generalnym Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, który został przekształcony w Papieski Instytut Misji Zagranicznych. Powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Niepokalanej. Przyczynił się też do tego, że wielu kapłanów i osób konsekrowanych podjęło trud pracy misyjnej. Do końca życia był misjonarzem, mimo że mieszkał we Włoszech. Gorliwie realizował zasadę cały Kościół dla całego świata. Zmarł w opinii świętości 15 września 1952 roku, w wieku 80 lat. Pochowany został przy seminarium, które powołał do istnienia, we włoskim mieście Ducenta. W dniu beatyfikacji 4 listopada 2001 roku święty Jan Paweł II mówił o nowym błogosławionym. Także w nim widzimy odbicie chwały Bożej. Całe swoje życie poświęcił misjom. W jego pismach centralne miejsce zajmuje osoba Jezusa Chrystusa i misje. W jednym z listów do misjonarzy stwierdza: misjonarz jest niczym, jeśli nie uosabia Jezusa Chrystusa. Tylko misjonarz, który wiernie naśladuje Jezusa Chrystusa w sobie, może odtworzyć Jego obraz w duszach innych. W rzeczywistości nie ma misji bez świętości, jak to przypomniałem w encyklice Redemptoris Missio. Duchowość misyjna Kościoła jest drogą do świętości. Należy rozbudzić nowy zapał świętości wśród misjonarzy całej wspólnoty chrześcijańskiej. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 15 września. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z radością obchodzimy dzień świętego Pawła, prezbitera, który niestrudzenie głosił wiarę. Spraw, abyśmy w niej trwali i stosowali do niej swoje życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.